Witam serdecznie na moim kanale o nazwie Nowo 80 Retro. Będzie to kanał głównie związany z tematyką starych komputerów, z tematyką retro. W tym pierwszym odcinku powiem kilka słów, w jaki sposób zaczęła się moja przygoda z komputerami oraz dlaczego taka, a nie inna tematyka tego kanału. Moim pierwszym komputerem był 8-bitowy Atari. Rodzice na przełomie lat 80. i 90. nabyli ten komputer w sieci Pewex. Był to jedyny komputer oficjalnie dostępny w Polsce z gwarancją. Kosztował ogromne pieniądze. Po kilku tygodniach udało się nabyć do tego komputera również magnetofon, który został dostosowany do systemu Turbo 2000 na warszawskiej giełdzie mieszczącej się przy ulicy Grzybowskiej, a dokładnie w budynku szkoły na drugim piętrze, gdzie takie zabiegi na magnetofonach dokonywano. Kolejnym moim komputerem, to już kilka lat później, była Amiga 500. Kupiłem ten komputer używany. Głównie służył mi do rozrywki, czyli do gier komputerowych, ale to był pierwszy komputer, do którego podłączyłem interfejs MIDI, klawiaturę MIDI i zacząłem swoją wielką przygodę z muzyką, która trwa do lat dzisiejszych. Niecałe dwa lata temu udało mi się spełnić moje wielkie marzenie z lat dziecięcych, a mianowicie zakup komputera Amiga 4000 w wersji desktop. Komputer, który został wyprodukowany w 1993 roku. Wymagał gruntownego remontu, czyszczenia, wybielenia, doposażenia. Jednocześnie szukając informacji odnośnie doposażenia dużych Amig, zwróciłem uwagę, że nie za wiele informacji można otrzymać w formie wideoblogów w języku polskim. Stąd postanowiłem, że w kolejnych odcinkach tego blogu podzielę się swoimi doświadczeniami odnośnie sprzętu, który posiadam, w który doposażyłem swoją Amigę. Mój komputer wyposażony jest w kartę Turbo CyberStorm MK2 z procesorem Motorola z rodziny 68060, taktowane zegarem 50 MHz. Dodatkowo na karcie procesorowej umieszczone jest 128 MB bardzo szybkiej pamięci. Amigę doposażyłem poprzez gniazdo Zorro 3 w Bikram Plus, 256 MB. Jest to nowa karta produkowana w tych czasach. Dodatkowo w kartę graficzną bardzo zdolnego Niemca. Karta nazywa się MNT VA2000. Dodatkowo ze skandablerem VA2000CX. Skandabler umożliwia wyświetlanie dowolnej rozdzielczości z Amigi na monitorze VGA. Dodatkowo doposażyłem Amigę w kartę muzyczną Prisma Megamix. Właściwie jest to dekoder sprzętowy, a nie karta muzyczna, która wspomaga kartę muzyczną umieszczoną na płycie Amigi. Dzięki tej karcie możemy słuchać MP3 lub plików w formatach bezstratnych. Jest to bardzo fajne urządzenie, które bardzo polecam. Dodatkowo Amigę wyposażyłem w kartę sieciową Ariadne 2. Jest to karta, która była produkowana w latach 90. ubiegłego wieku. Bardzo dobrze się sprawuje również w dzisiejszych czasach. Dodatkowo Amigę wyposażyłem w nagrywarkę DVD LG oraz dysk twardy Seagate'a 40 GB, który został podzielony na partycje. Amiga pracuje pod systemem Amiga OS w wersji 3.9. Jeśli chodzi o ten system, postaram się go również przybliżyć i poświęcić mu przynajmniej jeden odcinek tego bloga. Jednocześnie informuję, że w kolejnym odcinku postaram się bardzo szczegółowo omówić
projekt karty graficznej MNT VA 2000 wraz ze skandablerem VA 2000 CX. Jest to nowy produkt bardzo zdolnego człowieka, który o ten produkt bardzo dba, bardzo często aktualizuje oprogramowanie. Jest to bardzo fajna alternatywa w stosunku do kart graficznych, które wychodziły w latach 90. ubiegłego wieku, i alternatywa, która myślę, że na przyszłość jest bardzo rozwojowa, ale o tym szczegółowo w kolejnym odcinku tego bloga. Dziękuję.